Ja sobie spałam, a on mamie mówił, co ma zabierać, a czego ma nie zabierać. Na przykład powiedział, że maszynkę do mięsa, to nie ma sensu brać. Ale radio, bo były te radio takie, oczywiście nie na elektryczność, tylko na baterie, bo nas zabrano ze wsi. Nie przeszkadzał. Braliśmy, mama zabrała radio. Po drodze to radio spadło z wozu, oczywiście wszystkie wnętrzności wypadły, ale została skrzynka, która nam służyła za krzesło przez te całe 6 lat. My chcemy po prostu pokazać ludziom, że to była okupacja, że to nie było nic dobrego, że Polska nie była krajem suwerennym, że Polska nie była krajem niezależnym. Przez to właśnie, że 17 września roku 1939 zaczął się ten trudny czas, zaczął się agresją sowiecką na terytorium Polski. W tym roku mamy 20. rocznicę wycofania wojsk sowieckich, czyli koniec okupacji sowieckiej, a tu chcieliśmy pokazać początek tej okupacji sowieckiej. Chcemy pokazać źródło tego, co się działo w Polsce w okresie PRL-u i źródło i pewien proces, którego w ogóle nie dostrzegamy, bo my mamy w ogóle jakąś dziwną rzecz, że na przykład oni wkroczyli do Polski, że to nie była agresja, to było wkroczenie. Wkroczyli po to, żeby potem nas wyzwolić, prawda? Że my nie potrafi, jeżeli jesteśmy w stanie ocenić stosunki z Niemcami, to z Rosjanami jakoś nie za bardzo nam to idzie. Między 45 a 56 mordowali Armię Krajową, mordowali ludzi pod hasłem UB, NKWD, to można się zapytać, skąd to UB było, czyli z Kujbeszewa. I co robili? Utrwalali władzę ludową. A kto tej władzy ludowej chciał? Takie pytania. Boże, to jest historia nieraz ciężka, to nie jest takie fajne, to jest wszystko mroczne. Natrafię jeszcze na mur, bo wiele osób, które jest przy władzy, które było przy władzy, no to jednak źródło jest tamto. To w tych kategoriach. Ale ja nie chciałem uderzać w te tony. Po prostu chcieliśmy zrobić wystawę, jak najlepiej umiemy, na zadany temat. Czyli po prostu sobie zadaliśmy sobie temat okupacja sowiecka.
Dla mnie to nie jest nowe, bo ja na Litwie mieszkałam, także na Litwie było to samo. Po prostu pamiętam, jak wywozili ludzi od nas tam, jak zabierali, przyjeżdżali w nocy, zabierali ludzi i wywozili. Kolej była 12 kilometrów od nas, zbierali w domu ludowym ludzi i po prostu wywozili na kolej i do Jaszuny, taka miejscowość, tam była kolej i wywozili tych ludzi. Pamiętam, wrócili rodzice, którzy córkę pochowali po prostu w śniegu, bo zmarła im w czasie podróży i pochowali w śniegu, zostawili w stepie i pojechali dalej. Wielu z tych, którzy przyjechali ze wschodu, miało za sobą te tragiczne przejścia. W Lubinie stacjonowała po wojnie Armia Radziecka do lat 60. Zajmowali ponad połowę obszaru miasta. To się nasuwało oczywiście samo z siebie. Rocznica okrągła wyprowadzenia wojsk, zresztą znamienne daty, bo Sowieci weszli, wkroczyli, dokonali agresji na terytorium Polski 17 września roku 1939, wyszli w dniu 17 września roku 1993. Tyle lat byli w Polsce po prostu, byli w Polsce. Więc jeżeli obchodzimy dzisiaj tą rocznicę wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski, to warto byłoby przypomnieć ludziom, jak do tego doszło, że ci Sowieci znaleźli się w Polsce. Eksponaty i multimedia zostały dobrane pod względem chronologii. Przy wejściu na wystawę mamy pierwsze obrazy dotyczące agresji. Kolejne przejście mamy wywózki. Kończymy zbrodnią katyńską. Taki jest układ tej wystawy. Po drodze jest duży monitor, gdzie leci 10-minutowy film przedstawiający to, o czym my tu chcemy powiedzieć z takiej malutkiej pigułce. Natomiast te obrazy, te monitorki, które mówią o tych poszczególnych aspektach, zapętlają się, co 2-3 minutki obraz się pojawia. Są krótkie filmy dokumentalne, tak zrobione, żeby w ciągu tego króciutkiego okresu, który widz chce poświęcić na obejrzenie, żeby pokazały to, co
co chcielibyśmy, czyli jeżeli istotę. Mamy, tak, istotę rzeczy, jeżeli mamy agresję sowiecką, to mamy kadry z sowieckich kronik dokumentalnych przedstawiające właśnie wkroczenie wojsk radzieckich, mamy powitanie inscenizowane przez ludność, mamy polskich żołnierzy idących do niewoli. To są obrazy, które przemawiają same przez się. One nie mają, nie ma tam dialogu, nie ma tam lektora. No, po prostu dobraliśmy te obrazy pod takim kątem, żeby one same mówiły. Nie ukrywam, że podoba nam się polityka historyczna, nie ukrywam, że pewne rzeczy są przemilczane, czy ewentualnie chcieliśmy pokazać je, że warto cyklicznie pokazywać te wystawy. I adresujemy ją przede wszystkim do młodych ludzi, tak jak większość wystaw edukacyjnych, a że zrobiliśmy ją taką prawie, że 3D na żywca, no to myślimy, że spotka się z jakimś przyzwoitym odbiorem. Rzucajcie broń, przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Takim świskiem to można sobie tupę podetrzeć. A ty znasz, co tutaj w Polsce, больше нет. Każdy z was może wziąć tylko один предмет багажа. O filmie Syberiada mówiło się już od wielu lat, bo powieść była dosyć znana, szczególnie właśnie w kręgach Sybiraków. Aż dziw bierze, że tyle lat czekano z ekranizacją tej powieści. To, że on się pojawił w tym momencie, to może nawet dobrze dla nas, że ludzie już w temat weszli. Film jest interesujący, ciekawy. No, oczywiście obraz taki filmowy nie oddaje do końca tego, co ci ludzie przeżyli, ale zawsze jest to już pewne przedstawienie tego, jak było. No, dobrze, że ten film jest, bo wcześniej nie było nic. Dom zabrali, wywieźli! Ludzie! Czego wy od nas chcecie? To wasz nowy dom. Короче так, поляки, кто не работает, тот не ест! Żona w szpitalu. Dzieci same nie przeżyją. Ty nie walnuj się. Sowiecka władza pozabudzi się. Wrócę. Wrócę, synku. Ty rozumiesz, że ja cię rozstrzelają za to? Całowałeś się kiedyś? Obiecaj, że nie zapomnisz, będę obiecaj! Już umarłaś. Życzę wam, żebyśmy następne święta mogli spędzić już w Polsce. My rozważaliśmy na to, czy to można pokazać, czy nie można pokazać, no ale na litość boską, no jak można oszukiwać się, no w jaki sposób to robiono. Tak zrobiliśmy,
ponosimy z tego powodu pełne konsekwencje. Tak samo z tym zaproszeniem w języku rosyjskim. Ja dzisiaj rozmawiałem z kilkoma ludźmi, jedna osoba była zbulwersowana, a kilka osób mówiło, że no właściwie to takie intrygujące było. Ja nie mówię, że to akurat do starszych ludzi wysyłaliśmy zaproszenia dwujęzyczne, też w języku polskim, bo baliśmy się. Natomiast to wiele osób wysyłaliśmy w języku rosyjskim, dlatego nam też pasowało to do koncepcji, ponieważ jeżeli to był okrutny i obcy świat, to obcy świat też polegał na tym, że oni nie umieli czytać w języku rosyjskim ani pisać. I jak przyjeżdżamy gdzieś i mamy całą cyrylicę, to państwo, którzy uczyli się rosyjskiego, nie mają z tym problemu. Ale dla państwa, którzy się nie uczyli rosyjskiego, to są tylko po prostu, jest tak samo jest grecki, jak i bułgarski, jak i to, jak i z arabski, prawda? Tam jedynie poza 21 i godziną 12 trudno było coś czegokolwiek czytać dla tych, co nie umieją rosyjskiego. I to było zamierzone. Zrobić taką wystawę oczywiście jest trudno, jak zrobić każdą wystawę. Tutaj mieliśmy zadanie, aby pokazać to w sposób w miarę nowoczesny. Dzisiaj już nie wystarczy pokazać planszy, paru zdjęć, tekst. To nie przemawia do młodych ludzi, bo ta wystawa jest adresowana głównie do młodych ludzi, którzy nie pamiętają, którzy już nawet nie za bardzo interesują się historią. Być może przychodząc tutaj, być może przyjdą tutaj ze swoimi dziadkami, może troszeczkę jakaś refleksja historyczna u nich się pojawi. Żeby do nich dotrzeć, trzeba pokazać dzisiaj multimedia, więc mamy tutaj 10 ekranów, na których są filmy dokumentalne przedstawiające różne elementy związane z tym zagadnieniem, o którym mówi wystawa. Mamy tutaj wkroczenie Sowietów, agresję sowiecką z roku 1939. Mamy defiladę zwycięzców w Brześciu, gdzie obok generała Guderiana stoi generał Krivosheyn, dowódca sowiecki, dowódca niemiecki. Przyjmują paradę na terytorium podbitego kraju. Za 2 lata będą wrogami, ale w tym momencie są najbliższymi sojusznikami. Później mamy wywózki, które objęły około 500 000 Polaków, jeżeli nie więcej, bo nikt tego dokładnie nie policzył. Dane, którymi dysponujemy, nie są do końca pewne. Wywózki, które zaczęły się w lutym roku 40. Ludzie dostawali 15 minut na to, żeby się spakować cały swój dobytek i jechali w nieznane. Jechali tysiące kilometrów, później setki kilometrów jechali saniami, trafiali gdzieś na Syberię, do jakichś posiołków, gdzie było setki kilometrów do lekarza, do miasta. Inni trafili do Kazachstanu, gdzie musieli stawiać ziemianki w stepie. To pokazujemy. Następnie pokazujemy to, co było związane z ich życiem, tym trudnym życiem, ich pracę w lesie, w stepie. I kończymy Katyniem. No, Katyń, ten symbol, najgorszy z możliwych, symbol tego, co spotkało Polaków, bo ten rozkaz Politbiura z 5 marca 1940 roku był wymierzony właśnie w Polaków, w oficerów, więźniów. Ponad 20 kilka tysięcy ludzi jedną decyzją zostało zamordowanych. Ich pokazujemy to w sposób taki ekspresyjny, żeby to do tych młodych ludzi w jakiś sposób dotarło.